Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light'a i moi kochani, dzisiaj robię sobie taki maratonik, ponieważ kończy się dzisiaj event na potrójny chyba exp, jeżeli chodzi o grę, dlatego dzisiaj będę po prostu szarżował, mam około 2 do 3 godzin, jeżeli chodzi o trwanie tego questa, czy expa, tego eventu. I kochani, tak, ostatnio blokowaliśmy sobie w końcu flary Zaida. Są to w sumie lepsze flary, bo działają dłużej niż te zwykłe. I wcale nie jest ich trudniej wykonać, dlatego robimy jak najwięcej tych flar. Robimy jak najwięcej tych flar, ponieważ będziemy latać tylko w nocy. No i tak, wbiliśmy poziom przetrwania 21, to jest spoko. Granaty samoróbki. I potem będziemy mieć jeszcze bomby. Bomby, które są w sumie świetne. Wbiliśmy 2 poziomy siły. Więc oczywiście też sobie to weźmiemy. Przyspiesza zdobywanie punktów siły przez 10 sekund, podbić wroga, dobra, to jest świetne też, to weźmiemy sobie. I kończący kop, to też jest zarąbiste. Zwinność zaraz nam wpadnie na 15 poziom. To też mnie bardzo cieszy. No i tak, co my mieliśmy jeszcze zrobić? Mieliśmy na pewno te flary zaekwipować, zwykłe flary również chciałbym zaekwipować. I pogadajmy z Tolgą i Fatimem. Tolga i Fatim? To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Sam jesteś dobry tętniak, dziadu garbaty. Dobra, która jest godzinka? Godzinka jest 22.53, więc nie musimy iść spać. I tak, które zadanie robimy? Wiecie co? Zróbmy może rewolwerowca. Daleko to jest stąd. Daleko. Haki w magazynie są znacznie bliżej. Dobra, to robimy haki w magazynach. Tolga i Fatim, nasze kochane bliźniaki, wkurzające bliźniaki. Bardzo wkurzające bliźniaki. W ogóle, kochani, zauważyłem, że dosyć mocno spadły wyświetlenia. Nie wiem, czy to dlatego, że gramy w Dying Light, nie? Wiem, że ta gra jest już oklepana i to mocno oklepana. Ale w sumie powiem wam, że nawet jeżeli byłyby tutaj po 1, 2, 3 wyświetlenia, to i tak musimy skończyć Dying Light'a, ponieważ ja specjalnie biorę urlop. Biorę urlop, żeby tylko dwójeczkę zrobić jak najszybciej i słyszę zrzut. Słyszę zrzut. Dobra, jest niedaleko. To chodźmy najpierw po zrzut. Zrzut jest tutaj naszym korowym obiektywem. Chodź, Crane, chodź. W ogóle ostatnio naprawdę nam tutaj słabo wyszło, jeżeli chodzi o te flary. Mieliśmy naprawdę dużo roboty, no ale trzeba było to zrobić. Trzeba było to zrobić, bo inaczej byśmy nie mieli jak potem chodzić w nocy. No dzięki temu mamy już flary, więc możemy sobie na to pozwolić. Dodatkowo flary nam jeszcze podają ze zrzutów. A dobra, kolego, ja wiem, że mnie zwalniesz. A może i nie. Nie wiem, czemu to tak szybko poszło. Dobra, mamy co chcieliśmy. Mamy co chcieliśmy. Szybkie rączki oczywiście działają. W ogóle naprawmy sobie tą broń, bo ona jest już prawie że zepsuta. Mam nadzieję, że one mnie nie widzą. Ale chyba mnie jednak widzą. No jasne, że mnie widzą. No, dobij go. Tego też zabijemy, do świętego spokoju. Dobra, nie otworzymy chyba tej karetki, bo za dużo jest tutaj tych zębiaków, a ja nie chcę się z nimi pierdzielić, chyba że zrobimy to jeszcze w ten sposób. Co by otworzyć tą karetkę? Wiem, że mówiłem, iż będziemy
starać się grać milej, ale no wyszło jak wyszło. Czasami się nie da. Czasami tak jest po prostu łatwiej, a człowiek, który poczuł coś łatwego, to potem ma ciężko zmienić swoje przyzwyczajenia. W ogóle nadal resetują mi się te strzały. Naprawdę nie wiem dlaczego. Czy to jest przez event? Może coś po prostu zepsuli w confingach. Dlatego one się respią. Dobra. Ale mamy już co chcieliśmy. Lecimy w końcu na nasze kochane magazyny. W ogóle sporo nam siły wpadło. Naprawdę sporo nam tej siły teraz zaczęło wpadać. Mamy już 11 poziom. Znaczy to co prawda to nie jest ani przetrwanie, ani zwinność, ale... ale i tak tam tej siły sporo teraz wpada. W ogóle jestem ciekaw, co sądzicie o tej serii. Jak wam się podoba to wszystko? O! Chyba mam jakieś punkty niewykorzystane. To może od razu rozdajmy, bo to jest zwinka. To jest zwinka. Potrącenie. Dobra, to w sumie jest fajne, jak się przebijamy. No wstań, Crane, wstań i idziemy. Czy ty możesz tędy przejść? Nie musisz, czy nie możesz przejść? Naprawdę nie możesz przejść? To po co ja tędy wchodziłem? A, bo tam mamy przejście. Dobra, kotwiczka. Oczywiście, jak zwykle. Fight łapa. Zmieniaj na flary, Zaida. I lecimy. Nie ma. W ogóle to jest bardzo, ale to bardzo niewdzięczny quest. Zapytacie dlaczego? To z tego powodu, iż jest tu duży pan. W ogóle nie wiem dlaczego one wcale nie chcą upadać z łuku. Nic a nic, może te strzały naprawdę są zbugowane pod tym względem. Nie chciałbym zaraz tych koszmarów tutaj ogarnąć. Ej, serio, chyba nic mu nie zrobimy tym. A jednak zrobiliśmy. Dobra, jak tego panicza już nie ma, to już jest git. Jerzyka sobie pozbieramy. Weźmy kamuflaż. I po cichutku spróbujmy sobie poogarniać te haki. Czy my możemy już ich zabijać? Nie możemy ich zabijać. No nic, trudno. Ej, jakim cudem ty mnie ogarnąłeś, że ja tu jestem? No wiesz ty co, chamie? No będziesz miał jeżyka. Po co ci to było? Po co wam to było, przyjaciele? Nie ma. Kolejny się zrespił, naprawdę? Chyba nie, dobra. Pykło nam. Jakimś cudem nam to pykło. Te części metalowych. Kolejny przyjaciel. Wzrost poziomu siły, świetnie. Oddawaj nam nasze strzały. Dobra, otwierajmy te skrzyneczki powolutku. W ogóle zaczynam mieć braki, jeżeli chodzi o wytrychy. Jak się rozszalałem, coraz mniej patrzyłem na te wytrychy. Ostatnio się chwaliłem, że ani jednego wytrycha jeszcze nie zrobiłem. No, ale zaczyna ich brakować. Oporki do rzucania, trochę kawy. No to w ogóle nasza strzała chyba jest nawet. A no jest. I tak, kochani, pamiętam, że dosyć problematyczny był ten quest, ponieważ ciężko było znaleźć te haki. Naprawdę bardzo ciężko było je znaleźć. I to pod względem tym, że one tak sobie dziwnie leżą na półeczkach. One gdzieś tu były. Gdzieś tu były. Ktoś do mnie pisze na Steamie. Ja przepraszam, ale nie mam teraz czasu. Jest kolejna skrzynka, to od razu ją weźmy. Tak jesteśmy bezpieczni, więc nie ma co się bać. Ja wiem, że wy oczekujecie akcji, pościgów i tym podobnych, ale niestety te questy musimy zrobić. O, Key Haran Strikes. No niestety. Czy ja dobrze widzę? Nie, źle widzę. Zawsze, ale to zawsze są problemy z tym questem. Zawsze. Nie wiem, ja jestem chyba ślepy po prostu.
plan? Prawdziwy elektrobaseball. Spoko, spoko, spoko. Za cholerę nie pamiętam, gdzie owe haki były. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Gdzieś tu? Stał chyba, dobra, mamy. To było dużo kopania właśnie. Mega dużo kopania, ale dobra, wychodzimy stąd. Tylko jeszcze oczywiście skrzyneczka, to standardzik. Zanosimy te haki w cholerę. Nawet nie potrzebowaliśmy zbyt dużych flar. Flary były useless. Okidoki. Tylko tak. Gdzie jest wyjście? Gdzieś chyba tędy, prawda? Możemy na to stanąć? Możemy na to stanąć. Nie będziemy się rozdrabniać. Flary. Czy może te tylko flary zużyjemy na początku? Myślę, że to jest dobry pomysł. I zanim sobie może jeszcze przejdziemy do Tolgi Fatima. Ale nie, w sumie tutaj mamy po drodze, prawda? Tak, torba Falcona jest tutaj. Falona, przepraszam, nie Falcona. Ops. To uciekamy w tą stronę. Ale nic ekspa nie wpada, nie wiem czemu. O, dobra, teraz chyba, ale nie, to do zwinności wpadło. To nadal wpada do zwinności. Uwielbiam te wyskoki, serio. To jest po prostu coś, co ja uwielbiam w tej chwili robić. W ogóle nasza postać jakoś dziwnie skacze. Tara nie potrzebuje robić rolki. Tolga. Mam dla was haki. Niesamowite! Nie doceniliśmy go. Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Co tu się stało? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Ej, nie wiem, co tu się odwala. Nie wiem, naprawdę. Czasem te bugi po prostu są komiczne. Komiczne i kosmiczne. Ale idźmy spać, póki jeszcze możemy. Ponieważ zaraz będzie dzień. A ja nie chcę dnia. Naprawili chyba jednego buga, który właśnie nam te loadingi wtedy psuł. Aż może zobaczyć, czy u innych youtuberów też były te problemy. W ogóle, jakie tutaj chore ilości expów lecą? Jakie tu chore ilości expów lecą? Naucz się wytwarzać bomby przyciągające zarażonych, a potem eksplodujące z jednym z tak dodatkowych efektów. Wybuchem, wykrzewieniem i zatruciem. Pewnie, że chcemy. Jeszcze siła nam wpadła. Mistrzostwo bojowe. I fajno, i fajniutko. To co? Dobra, wiecie co? Chodźcie, zrobimy Gaziego, bo w sumie ten Gazi jest tak daleko od nas. Cały czas go tak odwlekamy i odwlekamy i odwlekamy. Tak, widziałem cię, przyjacielu, widziałem cię. Więc tym bardziej będę chciał raczej odejść od ciebie. Opa, i bezpieczna strefa, i trochę po końcu wpadło. Tylko tak, pytanie główne, czy to tutaj było? Bo pewny już nie jestem. Znając życie, to będzie tutaj duży, prawda? No ale chyba nas nie zauważył, na szczęście. Tam jest drugi. Dobra. Ale dobra, zauważyli nas, no niestety. Ale jesteśmy już u Gaziego, więc luzik. Jesteśmy już u Gaziego. Panie Gazi. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, trochę jak plan, i plan, i taki inny plan. Serio? Mogę wejść? Nie wolno! Nie możesz! Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś w wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie.
cały jest o mnie i o tym, jak ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. Jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. No i przerąbane. Wiecie? I pierdzielaj z tym gamonią. Ja pierdzielę, jakie one są agresywne dzisiaj. W ogóle nie ma z nimi podjazdu. Dobra, zgubmy ten pościg. Ja trochę sobie polatam po górach i lasach. O, w ogóle tu jest jakieś przejście. Przepraszam was serdecznie, ale szybkie cięcie musiałem zrobić. Dobra, tutaj nas nie było. Ewidentnie nas tutaj nie było i jest tu jakaś skrzyneczka. Oczywiście ją otworzymy. Mam nadzieję, że mi nic nie wyleci na pysk. Jeszcze ten typ ciężkich skrzynek do otwarcia. A w nim śmiercionośny krótki miecz. Ej, dobra, ciekawe, ciekawe, nie powiem. Tak więc jakbyście kiedyś grali sami w Dying Light, to tutaj właśnie macie przejście. W strefie Gaziego. Dobra, jak myślicie, może już nam dadzą spokój, gałgany. Ale serio, nigdy się jeszcze nie spotkałem, a już naprawdę w Dying Lighta gram sporo. Nigdy nie spotkałem się z tym, że koszmary wchodzą tak głęboko. Zazwyczaj w ogóle u Gaziego to był święty spokój. A teraz widzę, że niestety już tak łatwo nie ma. Nie wiem, czy ja dwóch flar w ogóle nie zużyłem. Trochę głupio. Trochę głupio, no ale cóż, nic na to już w tej chwili nie poradzimy. Użyte to zużyte. Nie ma co drążyć tematu. No, podleć sobie. Czy go trochę usmażyło? Niestety nie. Dobra, ale chyba się przyciął delikatnie, więc szybciutko uciekamy. Na drugą stronę, tu ich jest mniej stanowczo. Powiedział to, z czego od razu idzie koszmar. Dobra, szybciuteńko, pyk, pyk, pyk. I nas już tu nie ma. Ale coś ich tam usmażyło jeszcze. Więc jednak te pułapki nie są takie złe. I z tego co widzę jest handlarz. I to ten lepszy handlarz. Tego szybciutko też tutaj sobie zalukamy. Co on ma na handel? Nie możesz spać, co? No ty masz sporo. Nie śpisz, możesz rozejrzeć się, co mam na stanie. Ale słyszę zrzut. A zrzut oznacza expy. Gdzie jest ten rzucik? Ojej, po drugiej stronie, prawda? Dobra, może zdążymy. Miejmy nadzieję, że zdążymy zrobić obrót delikatny. Jeżeli nie, no to trudno. Jednego zrzutu nie zrobimy, ale mówię, chcę jak najwięcej questów zrobić dzisiaj, ponieważ jest ten event, a raczej już się kończy ten event. A jednak byłoby fajnie jednak mieć troszeczkę więcej expa. Na cyk. Cyk. Cię panie jeszcze podniesiesz? Oczywiście, że tak. No nie, naprawdę? Bark. Też się podniosłeś? Weź ty się uspokój. Przyjacielu, weź się uspokój. Otwieramy. Wyciągajmy jeszcze? A w sumie nawet nie musimy wyciągać strzał. I tak one nam zaraz tu wrócą. I skopa. Dziadygę. I skopa, dziadygę. Trochę kawki. Kawka na propsie. Więcej kawki? Czy nie ma kawki? Nie ma kawki. Jest kawka. Oczywiście pierwsze co to zaglądamy do lodówki. Pudełko czekoladek jest. Dobra, mamy. Teraz jeszcze film Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Więcej kawki. Czekoladek niestety już wziąć nie możemy. Blokujmy sobie to przejście.
Nie lecimy do drugiego punktu. Mamy jeszcze 10 minut odcinka, więc ludzik, powinniśmy zdążyć. Chyba, że będzie znów taki pierdzielnik jak ostatnia. Hej, zaaktywuj to. Zaaktywuj to. Już nie wiem, czy sobie nie narobiłem większych problemów, ale spoko. O, jest tam koszmar. Koszmarek, koszmarek. Może nas nie usłyszał, co? Dobra, i tu jest problem. No. Kurwa, nie teraz. Nie wiem, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Ale tu jest kolejne przejście, to od razu je otwórzmy. C jak Charlie. Bo trochę za wcześnie tego użyłem. Zamknijmy to dla bezpieczeństwa. Mam cię. Mamy film Charlie. Tylko tam już słyszę kolejne firalki. Tam już słyszę kolejne firale, które już tylko się do nas tutaj czają. Ale to nie ma problemu, bo my mamy backdora tutaj. Taki mały backdorek. Oczywiście otworzymy sobie jeszcze tutaj, bo to są zawsze zapasy. Chemikalia, papieroski. Cyk, cyk, nie ma nas już, spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Czy my tędy przejdziemy? Chyba nie. Panie policjancie, proszę mi tutaj nie wchodzić w paradę. Proszę mi tu nie wchodzić w paradę. Nie wiem, czy niestety tutaj nie będzie tego przejścia dopiero. Tu jest zablokowane tam w środku. Możemy sprawdzić, ale no tak, tak jak właśnie mówiłem, jest zablokowany, więc nawet nie ma sensu tamtędy iść. Opa. Robimy delikatny przeskok. I wracamy już do naszego Gaziego. Próbujemy sobie tu jeszcze tą pułapkę aktywować, tylko kurde, on tu idzie. On tu idzie, cholercie, no. Nie wiem, czy nam się uda. W ten sposób. Może i się uda. No. Może być jednak ciężko. Zauważą nas, czy nas nie zauważą? To jest pytanie za milion punktów. Jeżeli nas zauważą, to nam przerąbane, ale dobra. Udało się i bez tego. Tylko jest jeszcze jeden problem, bo mieliśmy wziąć jeszcze zrzut. A zrzut, baranie, był chyba po drugiej stronie. A może i nie. Dobra, to zróbmy jeszcze na szybko zrzucik. Wiem, że to jest troszeczkę zcheatowanie. O, nie po tej stronie. Ale chcę ten zrzut. Chcę go, pragnę go. Pragnę tego zrzutu. I pragnę tych flar, które tu będą. Miejmy nadzieję, że się nami nie zainteresują. I na szczęście tak się stało. Ale powiem wam, że granie w tym koszmarze wcale takie trudne nie jest, jak się wydaje. Jeżeli się tą grę przynajmniej w jakimś stopniu zna, to naprawdę nie jest to trudne. Wystarczy troszeczkę tylko parkurować i jest luzik. I jest naprawdę luzik. Dobra, Gazi, mamy wszystko, co chciałeś. Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. Brawa dla Gaziego. No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Brawo, Gazi, wygrałeś. Faktycznie. I tak, kochani, teoretycznie powinniśmy iść tamtędy, ale że jesteśmy już tak wykoksowani, to możemy wejść sobie na wprost bez problemu. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj ostrze,
i toaletę, ale toalety to raczej nie będziemy korzystać. W ogóle Crane w ogóle nie korzysta z toalety. Ciekawe. Oczywiście alkohol, gaz i nieładnie, nieładnie. Tu jest pozamykane, tu też jest pozamykane. Chemikalia oczywiście na propsie. Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mama ogląda. No, interesujący ten film, naprawdę. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Jak najbardziej, Gazi. Najlepsza mama na świecie. Oj, Gazi. Dobra, mamy leki. I moi kochani, tą notatkę będę, ogólnie wszystkie notatki będę teraz czytał dopiero za jakieś 2-3 odcinki, ponieważ mówię, chcę nie tracić czasu na zbędne duperele, tylko chcę jak najbardziej wbić sobie tego expa, żeby potem już tylko lecieć w najlepsze umiejętności Haranu. Dobra. O, to w ogóle tytan był jeszcze. Czemu ja tego nie wziąłem? Nie mam pojęcia, czemu tego nie wziąłem. Tu mamy Jade, tu mamy... Zanieść leki, dobra. I tu mamy kolejne questy. Akurat sobie przejdziemy, zaniesiemy zrzucik. I myślę, że będzie miło i przyjemnie. Więc lećmy. W ogóle jak ja mam... A, co te flary za ile już? To nie, ja ich nie chcę zużywać na razie. Póki nie musimy, to ich nie zużywajmy. Kurde, ta menda się tam kręci, nie? Dobra, na szczęście nas nie zauważył. Ekspa też nic nie wpadło, no ale trudno. O, dzień dobry panu. To jest przejście górą? Nie ma przejścia górą. Dobra, póki on teraz krzyczy sobie. Może nam się uda. Dobra, udało się. Na szczęście nam się to udało zrobić. I sobie przeskoczymy przez bezpieczną strefę. To by go nie korciło, biedaczka. To by cię tu nie korciło. Cholerniku jeden, no. W ogóle mamy kolejne punkty niewykorzystane. I tak, ja bym chciał się jeszcze tutaj przejść. To mnie bardzo interere. To mnie bardzo interere. Cyk, cyk i cyk. I to jest kolejny handlarz. Panie handlarzu, dzień dobry panu. Co tam u pana? Ej, koleś, tutaj. Wiem, panie handlarzu, wszystko mi wiadomo. Zaawansowany karabin policyjny. Na pewno będziemy się potem w to jeszcze bawić. Ale na razie po prostu idźmy po questy kolejne. Lecimy dalej po questy. I tak. Jeden z tego co widzę to był gdzieś tu. Tutaj? Naprawdę to były questy? Ano coś tu było. Ano coś tu było. Tylko gdzie to było? Po tej stronie. Ludzie Raisa są wszędzie. Właśnie widziałem kilku w tunelu przy jeziorze. Nie powiem ci dokładnie co robili, ale wyglądali na całkiem zajętych. No to dużo nam nie powiedziałeś niestety. Ale tu jest kwatermistrz, więc od razu dostarczmy zrzuty. No i pięknie. O, już dubeltubkę dostajemy, no to też ładnie. Tylko nie mamy niestety miejsca. I flary Zaida też już wpadają. To też jest świetne. I'm loving it. Dobra, to możemy zeskrapować, to nie jest problem. Siekiery raczej nie będę korzystał. Więc proszę mi dać ten niemiecki pistolecik. I mamy wzrost poziomu przetrwania. I to aż o jeden. Możemy robić już tarcze. Tarcze. Kolejna zwinka, oszłamiająca ucieczka. To raczej nie. Taranowanie. Staranowanie w odpowiedniej chwili zadaje obrażenia przy pierwszym uderzeniu. Wydłużony jest też czas taranowania. Wiecie co, wolałbym jednak regenerację zdrowia.
To też się może przydawać. To też się może przydawać. Tu już niestety byliśmy. Godzina jest 5:59, właśnie przeżywamy noc. Ale moi drodzy, w następnym odcineczku zajmiemy się już kolejnym zadaniem, a dokładniej. Pójdziemy szybko po tą figurkę Raya McCalla w Lombardzie Dawuda. No i co? Falcona. I pewnie szperacze. Most niesławy. To jest jeden z fajniejszych questów i dużo wspinaczki, więc... Moi kochani, kończymy odcinek w tej chwili. Jeszcze tylko umiejętności. Zróbmy sobie poziom kolejną tarczę i już jeden tylko poziom brakuje nam do arcymistrza przetrwania. I jest to bardzo, bardzo fajne. Tu widzę, że to już leci normalnie, ale już poziom legendy nam będzie wzrastał, więc też jest spoko. Dobra, kochani. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!